Dzień dobry wszystkim, po raz kolejny pragnę was bardzo serdecznie powitać w Bully The Scholarship Edition. Dzisiaj planuję zrobić nieco lżejszy dzień, przynajmniej jeżeli chodzi o, wiecie, fabularne zadania. Planuję dzisiaj zrobić sporo zadań pobocznych, czyli dzisiaj, wiecie, czeka nas taki lekki dosyć dzionek. Zaczynamy oczywiście od kontynuacji naszej agendy, zawalmy tyle klas ile się da. A więc czekam, za pół godziny mają się rozpocząć. Nieładnie. Ale teraz oni mnie lubią, więc nie będę im się sprzeciwiał. Pospacerujmy, jestem ciekaw jaka to będzie tym razem klasa. Jeżeli to będzie nowa klasa, to wydaje mi się, że może lepiej byłoby, żebym ją zaliczył. Wiecie, tak żeby zacząć naukę nowego przedmiotu od dobrej stopy. Jeżeli to będzie stary przedmiot, wtedy go zawalę. Za chwileczkę się przekonamy, bowiem dzwonek już mówi nam, że mamy iść na lekcję. Mamy na zewnątrz, a więc to jest albo WF, albo coś kompletnie nowego. Jeżeli to jest WF, to zawalę. Nie, to jest coś kompletnie nowego, więc okej. Postaram się to zaliczyć. Może się nie udać. Tak, będzie to warsztat. Okej. Będziemy majstrować sobie przy rowerze. I żeby to zrobić, będziemy musieli po prostu robić to, co każe nam gra. Czyli wciskać, wiecie, klawisze. Lub kręcić myszką, różnie bywa. I proszę bardzo. Oczywiście później będzie tego dużo więcej, więc będzie trzeba się w tym połapać. Bo jeden błąd sprawia, że musimy powtarzać wszystko od początku. I odblokowujemy dostęp do roweru. Z czasem będziemy mieli inne rowery, które będziemy mieli dostępne. Te rowery będą miały z czasem lepsze statystyki. Ja natomiast będę polegał głównie na mojej wiernej deskorolce. Okej, pomóżmy jej. Odwal się, nie będę dręczył uczniów. O, jaki szczeniak mały. Jaki mały szczeniak, kurde, chce się mścić na wszystkich innych? Mówię, wynajmę tego dużego chłopaka, żeby wsadzał ludzi do koszy na śmieci. Pospacerujmy po naszej szkole. Nie wiem, czy zebrałem... Wow! To było groźne. Nie wiem, czy zebrałem wszystko tutaj. Chyba zebrałem. Wow, tu się toczyła zresztą jedna misja. Nie, przegapiłem tutaj jedną rzecz. Bardzo dobrze, więc już ją mam. Cały czas bywa, że gra... Niestety w grze spadają FPS-y, ale... No, na ten port się niewiele da niestety poradzić. Spinaj się teraz. O nie. O nie, synu. Wow, ale mnie spraw. A przynajmniej chciał. Najpierw największego. Korzystam również z tego podcięcia, którego nauczył nasz kolega. Wow. Jeszcze mnie wykończył, wow, ja się stąd zbywam. Na razie, chłopaki. Jeszcze mnie wykończył, spiorą na kwaśne jabłko i co wtedy będzie? Okej, już mnie zostawili. Świetnie. Spróbujmy jeszcze raz. Podejście numer 2. O, w ogóle sobie wypiję. Ogólne, bo czemu nie? Mam force, a energii nie tak dużo. Okej, chcę iść tutaj. No niestety, nasze nowe ciosy niewiele nam dały.
I przejść tutaj. Po to, żeby zabrać gumkę numer 19. Czy lekcje nie powinny już się aby zaczynać? No tak, to jednak jest inna godzina. A więc skoro nie ma następnych zajęć, zajmijmy się naszym zbieraniem gumek, znowu. A żeby to zrobić, będziemy musieli po raz pierwszy opuścić mury naszej szkoły i wyjść już tutaj na zewnątrz, gdzie widzimy pierwszą gumkę i jest to gumka numer 20. I teraz lecimy wzdłuż ulicy. Zwiedźmy Bulworth. O, szlak. To gliny. Gliny tutaj będą funkcjonować mniej więcej w podobny sposób jak nasi opiekunowie w uczelni. Więc jeżeli coś przeskrobiemy, zaczną nas ścigać. Tylko że wiadomo, lepiej żeby nas ścigali opiekunowie niż policja. Okej, w którą stronę teraz jechać? Tak się zastanawiam. Przepraszam. Mamy tutaj uliczkę i wydaje mi się, że tutaj znajdziemy jedną z gumek. Tylko musiałbym tutaj poszpierać i ją znaleźć. Oto ona. Dobra. Zastanawiam się, jeżeli bramy szkoły były zamknięte przed nami, to ciekawe, czy reszta uczniów też mogła wyjść? Czy byli uwięzieni? Jakby nigdy nic. Okej, tym tunelem udamy się jeszcze również dzisiaj, ale póki co przeskoczę tutaj. Jak miło wiedzieć, że nawet na plaży nasi koledzy będą... W sumie, co chcesz? Dobra. Spróbuję. Jimmy umie oczywiście pływać. Nie tak jak Tommy Vercetti. Więc musimy dopłynąć do boi i wrócić. Zanim czas upłynie. Ale co tam? Mogę spróbować. Czemu by nie? Gdzie on czeka? Dobra, tam czeka. Wokół tej latarni morskiej jest kilka fantów. Jeden się nawet błyszczy. I jest to kolejna karta. $20, wow! To mi się opłaciło. Dobra. Więc lecimy tędy. I znajdujemy drugą z 40 kart. Jednak to nie wszystko, tutaj znajduje się jeszcze jedna rzecz, którą również chcę zebrać. Oni nas lubią? Oni chyba nas lubią, więc nie ma powodu do obaw. Mógłbym iść tędy, ale zdaje się, że jest tutaj gdzieś jedno miejsce. Okej, oni chyba nas nie lubią. Nie? Zdecydowanie nas nie lubią. Tutaj jest kolejna gumka. Właśnie takiej szukałem. 23. I powoli będzie się trzeba tak naprawdę udawać z powrotem do uczelni. Ale może jeszcze coś tutaj umszczknę. Na przykład tutaj jest jedna. 24. Więc to prawie będzie już 1/3. Ojej, jeszcze nas zabije i co wtedy będzie? Nie będę mógł zbierać gumek martwy. Gdzie jestem? To jest dobre pytanie. Wow. Spory kawałek od szkoły. Dobra, to zacznę powolutku wracać. I wznowimy poszukiwania na zajutrz. Po tym jak zawalimy klasę oczywiście. Przepraszam. Dobra, znowu? Okej, już raz musiałem to zrobić. Alarm przeciwpożarowy, alarm przeciwpożarowy. Gdzie było to miejsce, gdzie przesiedli nauczyciele? Tu? Nie. Tutaj? Nie. Gdzie to jest? To chyba bardziej po lewej stronie.
Okej, tu jest pokazane. Dzień dobry panu. I świetnie. A więc chodźmy na zajęcia. Geografia. Kurde, znowu nowe zajęcia. Nie, dobra, to zawalę, to zawalę. I know you're all enthusiastic and ready to learn. Otherwise, why would you be here? Okej, geografia będzie polegała na tym, żeby ustawić flagi państw w odpowiednim miejscu. A jako, że ja chcę zawalić, to będę to jakoś inaczej robił. Dobra, Wielka Brytania to... Czemu Turcji nie mogę? No to... Niech będzie Hiszpania. Francja to jest... Ukraina. Szwajcaria, no dobra, Szwajcaria niech będzie. Szwecja, tak! Grecja, no dobra, płaćcie długi, płaćcie długi. Wow, serio? Nie udało się? A, mogę po prostu tak robić. Try again. Dobra, Niemcy. Tutaj. Norwegia. Dobra, Polska oczywiście tutaj. Finlandia. Hiszpania! To! Nie! Ronaldo! Nie! O! Ej, to było dobrze. Nie oszukuj. Portugalia! Bo jeszcze zaliczę zaraz, kurde. Try again! Dobra. To drugie zajęcia. Czego chcesz? Nie, nie chce mi się teraz tego robić. Co teraz? Co teraz mogę zrobić? Czekać na następne zajęcia tak naprawdę. Bo żeby zebrać następne gunki, będziemy musieli troszkę popływać. Co my tu mamy? Matma. O, mocne. W sumie mogę po prostu wyjść. Papa! O, próbowałem! To za trudne. Dobra, już. Wzory skróconego mnożenia. Dobra, Pitagorasa mamy z głowy. Ktoś prosi o pomoc. Znowu ty? Wypchaj się. Ile jeszcze będziesz prosiła o to? Dobra. Więc zostały jeszcze dwie klasy do zawalenia i to zadanie będziemy mieli z głowy i będę mógł się skupić na to, na tym, żeby naprawdę się dokształcać. Wydaje mi się, że zdążymy to zrobić jeszcze dzisiaj. W sensie zawalić. Dwa razy. Tymczasem... dobra, daję nura. W pierwszym możliwym miejscu, tutaj. Wuhu! Jupi-dup! No nie, Jimmy, nie. No i płyniemy! Kurde, to trochę zajmie. Ale mamy kilka miejsc, do których musimy się udać. Tam po prawej możecie zobaczyć jedno. Jimmy naprawdę sunie, a taki Tommy Vercetti nie potrafił. Dobra, popłynę najpierw w sumie tam. To jest blisko latarni morskiej, więc... troszkę się skiepściłem. Jako, że tego nie zrobiłem wcześniej. Tutaj znajdziemy kolejną kartę. Więc to jedna rzecz. Teraz płyniemy dalej wzdłuż nabrzeża. Czy to jest tutaj? Nie, to nie jest tutaj. Tutaj mamy jakiś suchy ląd i znajdziemy tutaj 25. gumkę. Tam mamy zatopiony okręt, więc to jest miejsce, do którego muszę się udać. Miejsce dosyć charakterystyczne i miejsce, z którym kryje się pewne takie małe zadanko poboczne. O, właśnie, tam muszę płynąć.
Tutaj znajduje się gość. Pirat! I tego pirata będziemy musieli sprać. Nie jest on żadnym wymagającym przeciwnikiem. A teraz mam kija. I voila! To jest jeden z sekretów, który jest poukrywany w grze i biorąc tego pirata na kwaśne jabłko, odblokowuje piracką czapkę. No i oczywiście jest to kawałek wymaganego przejścia gry na 100%. Na tym statku się coś znajduje. Chcę tego. Jest to karta. Czwarta. Okej, gdzie dalej? Wydaje mi się, że tam się znajduje kolejny punkt, który mnie interesuje. Tak, tak, dokładnie. Po lewej stronie możecie już zobaczyć. No, mogliście zobaczyć, jak błyszczy jedna rzecz. Okej, muszę przenieść się na... Przenieść swoje cielsko na tamtą wyspę. Ostrożnie, Jimmy, ostrożnie. A więc korzystam z tych dech, które tak z ciekawym zbiegiem okoliczności są poustawiane akurat na tych wysepkach. 28 gumka. Voilà. Robi się już ciemno, a więc wypadałoby się streszczać. Mamy wesołe miasteczko, do którego się udamy jeszcze dzisiaj. A tymczasem jest jeszcze jedno miejsce, którego poszukuję. Muszę płynąć w tym kierunku mniej więcej. Tak, interesuje mnie właśnie taka zatoczka. Po prawej stronie, teraz już przed nami praktycznie, możecie zobaczyć miejsce, w którym znajdziemy kolejną gumkę. A żeby tam dotrzeć, musimy przejść tutaj, na tą małą plażyczkę. Przejść przez jaskinię, po czym skierować się tutaj, gdzie znajduje się uschnięty Connor. I proszę bardzo, 27 gumka jest już nasza. Wróćmy teraz do miasta, tylko którędy? Tędy nie wyjdę. Te domy już raz mijaliśmy, ale tutaj zdecydowanie jest rzecz, która nas interesuje. No mniej więcej pies, który nas teraz goni. Ale i gumka numer 28. Już się usuwam z drogi. Burek. Ktoś chce nam... Skompletuj wszystkie kraby. Okej. Orzesz, ty, to jest na czas. Oszukał mnie! Gdzie one są? Okej, już widzę jednego. Szlak! I muszę już iść. Dobra, krab. Wydaje mi się, że zdążę. Myślałem, że będą gdzieś daleko, albo że będzie trzeba gdzieś się wdrapywać, coś takiego, że będą na nabrzeżach, a one są po prostu w wodzie. Więc jeżeli będę sobie bez przerwy płynął, to powinienem spokojnie zdążyć. Dobra, krab. Krab, ten jest najdalej. Więc najpierw udaję się do tego. Mam jeszcze jakieś 2 godziny, zanim Jimmy nie zacznie padać na twarz. Policja oczywiście też mnie będzie chciała zgarnąć, jeżeli będę tak sobie latał po mieście o tej porze, więc trzeba się pośpieszyć. I zrobione. I powrócić do gościa z restauracji. Widocznie ma zamówienie na ostatnią chwilę. Mam jeszcze połowę czasu, spokojnie. Proszę bardzo, proszę pana. I dostaję forsę. 20 dolców. Opłacalnie, opłacalnie. Okej, muszę iść tutaj. Na to molo.
gdzie znajdziemy gumkę numer 29. Więc dzisiaj będzie tak naprawdę dzień zbieractwa. No ale tak samo jak w Vice City, wolę to mieć po prostu z głowy. Witaj koledni do szkoły. Pa, 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 lecimy na lekcję. Jeszcze dwie musimy zawalić. Nie można tak chodzić po szkole z kijem. Z drugiej strony rzeczy, które widzieliśmy, już mogły nas nieco przerazić. Jeżeli chodzi o tę szkołę, to nie jest do końca szkoła, w której rygor cokolwiek daje. A no tak, nie mogę tutaj jeździć. Przepraszam, zapomniałem. Science Club, pomoc przy pracy domowej. Pomożemy każdemu, z wyjątkiem Mandy. No tak. Za szkołą mamy starego, zszalonego człowieka. Nie karmić. Jeżeli widzicie, jak jakiś nauczyciel angielskiego się źle zachowuje, proszę się ze mną skontaktować. Dobra, mam trochę czasu. Gdzie mam iść? Zaraz lekcja, więc się pośpieszmy. Tutaj na pewno będą chodzić nauczyciele, więc... Szlak, muszę iść na górę. Pół godziny, żeby te dwie rzeczy zrobić. Może być śmiesznie. Dobra. Dawaj. Kręć. Kręć. Szlak by to trafił. Odwal się. Nie zobaczyłem go nawet. Jeszcze raz. Raz, dwa. Dawaj. Pyk. I zrobione. 10 dolców. Świetnie. Na lekcję. Boże, jaki ze mnie się zrobił dobry Samarytanin. Chemia, dobra. To dobra, rozwalę najwyżej klasę, ale mogę zawalić. Albo nie, w sumie nie będę tego robił. Nie mogę? Nie mogę jeszcze? Nie mogę wyjść. BUM! KABUM! Próba numer 3. To się musi udać. PAN PATRZY! KABUM! Wow, myślałem, że naprawdę wszyscy... Takie... To była duża eksplozja. Myślałem, że wszyscy... Wszystkich szlak trafi. Co mu robisz? Przestań. Dobra! Tylko się zamknij! Trzy szafki robi się. Najwyżej mnie zamknął. Ale i tak muszę czekać na zajęcia. I wydaje mi się, że to będzie już wszystko, jeżeli chodzi o zawalanie zajęć. Czy mogę? Chcę jakąś szafkę... No. Chcę jakąś szafkę rozbroić, jeżeli mogę. Okej, mogę. Dawaj, bo zaraz skręci i będzie dupa. Kręć. Oho! Cześć! Na razie. Próba numer 2. Znaleźć jakąś szafkę z czerwonym oznacznikiem. I żeby przy tej szafce nie było żadnego nauczyciela. Zawsze się tutaj pamiętają. Dobra, tu nikogo nie ma. On... Idzie jakiś koleś. No znowu nie zdążę. Jest, zdążymy. O, pan się zmęczył, jaka szkoda.
mam przekichane, bo muszę teraz iść na lekcję. Psia krew. O kurde, jeszcze ta babka. Dobrze. Jeszcze jedna. Jeszcze tylko jedna. I zrobione. 10 dolców dla nas. Może jeszcze zdążę na lekcję przy odrobinie szczęścia. Albo ktoś mnie zaprowadzi na lekcję przy odrobinie pecha. To bolało. I voila. English. O, ja takie słówka mu ułożę, że klękajcie narody. W sumie to nie muszę. Proszę pana, ja nie chcę. I proszę bardzo, odblokowaliśmy czapkę osła, więc to zadanie mamy z głowy i będę mógł teraz normalnie się uczyć, jak przykładny uczeń. Dobra, więc szukamy dalej gumek. Znowu opuszczamy mury szkoły i znowu będziemy szukać. Okej, jesteśmy znowu w mieście, przepraszam. To było dosyć brutalne. I tutaj wydaje mi się, że znajduje się miejsce z gumką numer 30. Bardzo ładnie. Teraz udajemy się do miejsca, o którym wspominałem też nieco wcześniej dzisiaj. I jest to wesołe miasteczko. A raczej tunel prowadzący do wesołego miasteczka. Ponieważ na terenie wesołego miasteczka... O! Dzień dobry. Dobra, mogę dostarczyć trochę żarcia. Również to będzie na pewno na czas. O, szlak! Dostaliśmy pracę! What? Okej, trzy rzeczy należy dostarczyć. Przy pomocy mojej dyskorolki to nie powinien być większy problem. Dostaliśmy od razu fuchę, wow, tego się nie spodziewałem. Dobra, to jeden. Dzień dobry, proszę pana. Zamówienie. O, ty mnie znasz? To trochę straszne. Gdzie on jest? Czemu akurat tam się postanowił zaszyć? Nie trafię tamtędy, mam przerąbane. Jak ja powinienem jechać? Powinienem jechać w ogóle tamtą ścieżką. Trafiłbym tamtędy, szlak. Skopałem. Skopałem zadanie. No cóż. Na pewno będzie jeszcze jedna próba, prawda? Prawda? Co gorsza, muszę teraz jeździć z tym strojem. No dobra, no to nic nie poradzimy. Gdzie ja miałem jechać? Do wesołego miasteczka miałem jechać. Wpuścicie w takim stroju? A, muszę kupić bilet oczywiście. Dolar. Pyk, pyk, pyk i lecimy. Będą to również zadania, które będziemy musieli robić. W sumie tutaj jest jedno, które zaczynam teraz, ale robię w trakcie całej gry. I zaczyna się od tego. Hey lady, you okay? No, I'm not okay. Look at this. It's just a garden gnome. No, it's not. It's an insult. It's a joke. It's demeaning. I mean, I'll happily have kids laugh at me or have grown men ask me to do bizarre things to them, but I will not have this. This is so degrading. Is there something I can do to help? Smash them. Smash them all. Old Bullwoodville's full of them. Please, I'll even pay you. Just make it stop hurting. Wow. Sam nie wiem, jak mam się czuć wobec tego. Jak wspominałem, tutaj będą zadania poboczne w wesołym miasteczku, które będziemy musieli robić. Atrakcje, z których będziemy mogli korzystać. Ale to póki co tym zostawię was w niepewności. Okej, lecimy tutaj do pokazu dziwadeł. Mnie dziwadła jakoby nie interesują. To ja tutaj noszę czapkę z frytkami.
Mnie interesuje tylko to. Gumka numer 31. Wybywam i możemy równie dobrze iść. Tutaj mamy go-karty. Na go-kartach będziemy się ścigać. Będzie to nam potrzebne do ukończenia gry na 100%. Ale tym zajmiemy się innego, ogólnie innego dnia. Tutaj jest za dużo rzeczy dla tej gry. Wow, brawo Rockstar. Idealna optymalizacja. W sumie co mogę jeszcze zrobić? Muszę zaraz iść spać, więc nie powiem, że mam tutaj dużo jakoś możliwości. Ale może jeszcze coś znajdę? Chociaż jedną rzecz? Tutaj powinna się znajdować gumka. I owszem jest, to jest gumka numer 32. Dobra, dobra, teraz czas wrócić już spać, ponieważ zaraz nasi opiekunowie zaczną się denerwować, strata tata i takie tam. Tutaj coś mamy. Fajne. Szkoda, że teraz mi się kompletnie nie przyda. Całość będzie się tak naprawdę dzisiaj opierać na takim systemie. Zróbmy jakieś zadanie poboczne poza szkołą, wróćmy na zajęcia. Zróbmy zadanie poboczne, wróćmy na zajęcia. Czyż nie tak jak w prawdziwym życiu? Tylko, że zadania poboczne to w tym przypadku zwykłe życie. Dobra, lećmy wyspać się i przebrać się. Lepiej, żebyśmy w tym nie latali po szkole. Kolejny dzień, kolejne przygody. A ty czego chcesz? Nie, nie chcę teraz. Wcześniej uciekłeś, teraz się wypchaj. Plastyka po raz kolejny. Dobra, porysujmy trochę. Znowu musimy nakreować jej portret. Dobra. Pyk, 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 pyk. Że co? Excuse me? A, okej, bo się skrzyżowało. Czaję. Się skrzyżowało z tym, co ja rysuję. I dostałem freeze. Wszystkich rzeczy. Szlak by to trafił. No nie! Kurde! Nie! Jak chcę to zaliczyć? Jest! Proszę bardzo, madam. O co twój portret? Nie, nie byłem, ale mam funkcję wczytywania gry. I to mi wystarczy. Od tej pory, jeżeli pocajemy dziewczynę, otrzymujemy bonus w wysokości 50% dodatkowego zdrowia. Ej, ty, chciałeś pomocy, racja? Cześć. Głupie dzieciaki. Co te dzieciaki wyrabiają? Jeszcze mnie goni. Idę na lekcję. Wstrzymaj swe porty. WF będzie następny. Spoko. Dla mnie spoko. Zbijak tym razem. Dobra. Ej, jak mam to robić? Rzut lewy shift, skacz, pass, catch. Czyli praktycznie lewy shift. No dawaj, 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 dawaj. A dobra. Dodge, spacja, dobra, catch. Już! Wow. To było do chrzanu. Kurde! Przez to głupie... Głupia gra! Głupie ściny!
Dobra, ostatnia runda, to jest to. O, o. Nie spierdnić tego, Archie! Czemu?! Nie! 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 Dobra, jak chcesz. Tylko nie zgub się tym razem. Tu jestem! Ty głąbie! Chodź! Chodź za mną! Przestań rżeć! Znalazłem idealną metodę. Po prostu naciskaj shift cały czas. I voila, pierwsza runda nasza. Jest tylko jedna. Dajesz, Jimmy. I wypchaj się. I wypchaj się. No dawaj, możesz to wziąć! Coś się zacięło, ponieważ to nie powinno tak wyglądać. A to było dziwne? To nie było cięcie, to po prostu gra się zacięła w jakiś sposób. I zdecydowała, a okej, spróbujmy jeszcze raz. Bo rozumiem, że się zacięłam. Ale przeszło, okej. I od tej pory jesteśmy bardziej dokładni w strzelaniu z naszych broni. Przyjemnie. Przyjemnie. Szkoda, że okoliczności nie były tak przyjemne. Chcę wyjść. Głupi Archie. Algie, nieważne. Nawet jego imienia nie pamiętam. Dobra, po prostu idźmy. Oni mnie gonią, panie psorze. I dobra, idźmy dalej. Idźmy dalej pomagać. Słucham. Nie, nie chcę. Ten dzieciak jest jakiś chory. Dobra, tak naprawdę będziemy zaraz kończyć, ponieważ dzisiaj skupiamy się tylko i wyłącznie na zadaniach pobocznych. Dostaliśmy jedną misję, ale to też jest w sumie zadanie poboczne. Po prostu będziemy musieli rozejrzeć się po całym Bulwark za krasnoludami ogrodowymi i będziemy musieli je porozwalać. Czyli więcej wandalizmu. Hurra! Ale póki co znajdźmy jeszcze troszkę gumek. Wow, przed chwilą był tylko jeden, wow. Potraficie się duplikować? Co to jest za miejsce? Dom spokojnej starości. Czołem! Gumka. To raz. I ewentualne krasnale. To dwa. Zobaczmy, czy coś tutaj znajdziemy, czy też nie. To sobie mogę wziąć. Nic z wyjątkiem tego jednego, który stał tutaj. Zrobione. A więc możemy stąd uciekać? A to co? Jabłka. Jabłek nie potrzebuję, to też nie biorę. Teraz lecimy tutaj. Poszukajmy jakichś fantów do znalezienia. O, kolejny krasnal. Trzeci z 25. Kolejny, czwarty z 25.
po tutaj nic, aczkolwiek jestem pewien, że tam znajdziemy gumkę. I owszem. Tutaj mamy kolejną. Numer 35. Więc radzimy sobie całkiem nie z gorzej. Wiem, że to może nie jest najbardziej porywająca rzecz na świecie, ale no kiedyś trzeba to będzie zrobić. A lepiej zrobić to teraz i mieć to z głowy, prawda? Tutaj nic nie znajdziemy. Rockstar bardzo lubi chować z jakiegoś powodu rzeczy pod mostami. Ale nie, nie tym razem. Mimo wszystko przejdę się tędy i zobaczę, czy coś tutaj uda nam się ewentualnie znaleźć. Tama i... tranzystor! Wow, dobra, chodźmy do naszego koleżki. I na tym może zakończymy dzisiejszy odcinek. Możliwe, że będzie nieco krótszy i bardzo możliwe, że będzie dużo, dużo mniejszy, ale... ta sytuacja podobna jak Grand Theft Auto Vice City. Kiedyś trzeba będzie się tym wszystkim zająć. W dodatku tutaj nie mam mapek. Posługuję się mapkami, ale nie znam mapy aż tak bardzo jak Grand Theft Auto Vice City, więc tutaj wiem, co mam zrobić i wiem mniej więcej gdzie szukać, ale konkretnych miejsc nie potrafię wskazać, więc robię to troszkę na żywca. Troszeczkę. Ale oczywiście zanim przejdziemy do naszego miejsca zamieszkania. Cześć, Russell. Zanim przejdziemy tam, to najpierw lecimy do naszego przyjaciela. Nauczmy się nowego ciosu. Bo wszyscy wiemy, że nam to się będzie przydawać. Ostatnio dostaliśmy lanie. Niemalże. Dobra, już prawie jesteśmy. Niektóre zadania poboczne są strasznie zbugowane, jak mogliście zresztą zobaczyć. Okej. To się przyda. To się zdecydowanie przyda. Doskonale. I tym będziemy mogli mniej więcej zakończyć, bo zaraz i tak trzeba iść spać. Come on. Wyjeżdżaj i skierujmy się do snu po raz ostatni dzisiaj. A ja martwiłem się, że będą problemy z zawalaniem lekcji, a tu proszę! Dzisiaj były dwa zajęcia i dwa razy zawaliłem każde z nich. Brawo ja. A dalej będzie tylko gorzej, bo jak możecie zobaczyć tutaj każde zajęcia będą się odbywać pięciokrotnie i oczywiście będziemy musieli ukończyć wszystkie. A uwierzcie, to niezbyt napawa mnie optymizmem. No ale zobaczymy, jak to będzie. Dalej będzie tylko trudniej, to możemy... tego możemy na pewno się spodziewać. Nie mieliśmy już tylko fotografii, więc okej. Fotografie jest chyba są to chyba zajęcia, które są dostępne ekskluzywnie w Bully The Scholarship Edition. W zwykłej wersji Bully'ego tego nie ma. Po rozwalaniu wszystkich nagrobków tutaj będzie stał jeden w naszym pokoju. Oraz po rozwaleniu wszystkich dyń będzie tutaj stała dynia. Oczywiście podobnie jak w Vice City, w miarę naszych postępów, jeżeli chodzi o wykonywanie zadań na 100%, będziemy również otrzymywać tutaj różne jakby pamiątki z naszych postępów w grze. Okej, więc w następnych odcinkach Bully The Scholarship Edition mniej będziemy się skupiać na zbieractwie, ale tego też troszkę będzie, bo jak wspominałem wielokrotnie, to trzeba kiedyś zrobić. Ale będziemy robić dużo więcej misji, będziemy posuwać się nieco dalej fabularnie i będziemy, wydaje mi się, wykonywać zadania w wesołym miasteczku. Chodzi mi mniej więcej o tego karty,
o wszystkie wyścigi kartów, które znajdują się w wesołym miasteczku. Więc to wszystko nas czeka w następnym odcinku Bully The Scholarship Edition. Na dzisiaj to już będzie wszystko, dzięki za oglądanie. Na razie i trzymajcie się, pa pa!